Marta Kaczyńska podzieliła się z obserwatorami dość dwuznacznym zdjęciem. Będzie afera? Bacznie strzeże swojego życia osobistego, dbając oczywiście przy tym o własny wizerunek. Prawniczka nie chce, by opinia publiczna postrzegała ją jako celebrytkę, dlatego, choć nie stroni od publikacji w mediach społecznościowych, skrupulatnie dba o każdy zamieszczony w nich post, by dalece mu było od lifestyle'owych wzmianek. Zawsze powściągliwa Kaczyńska tym razem jednak najwyraźniej niedokładnie przemyślała zdjęcie, którym zamierzała się podzielić. Wyszło dość dwuznacznie, a dla niektórych być może i bulwersująco. Pokazała dwuznaczne zdjęcie z kwarantanny bratanica to nie tylko urodzona prawniczka, ale i wielka miłośniczka natury, co chętnie udowadnia na swoim oficjalnym profilu na Instagramie. Na próżno bowiem wypatrywać tam rodzinnych fotek ze zwykłego życia, a z kolei nie brakuje ujmujących fotografii natury i bajecznych krajobrazów. Już na pierwszy rzut oka widać, że pasjonuje się nie tylko przyrodą, ale i fotografią. Ostatnio postanowiła pokazać, jak spędza swój wolny czas na kwarantannie, zamieszczając zdjęcie ze spaceru po opustoszałej plaży przy Bałtyku. Co jednak najbardziej przykuwa uwagę, to rozpościerająca się nad wodą tęcza. Trzeba przyznać, że publikacja okazała się nad wyraz dwuznaczna. Jak wiadomo, tęcza stała się symbolem środowiska, którego z kolei fanem nie jest jej wuj, co oczywiście nie jest tajemnicą. Dwa. Fotografia mogłaby zatem nasuwać myśl, że jeśli mówić o jej gender, ma zupełnie odmienne zdanie od prezesa PiS. Co więcej, post mógł wywołać spore poruszenie opinii publicznej, a najwyraźniej chcąc uniknąć wszelkich nieprzyjemnych dyskusji, prawniczka zablokowała możliwość zamieszczania pod zdjęciem komentarzy. Czyżby zatem przeczuwała, że internautom może nie spodobać się jej publikacja? Wiele na to wskazuje. Źródło: